Ledwo się nowy rok rozpoczął, a już wracają imprezy. Imprezy do Centrum Kongresowo-Wystawniczego, które w ostatnich latach raczej z imprez nie słynęło, tymczasem wraca do takiej aktywnej działalności i już za raptem 3-4 tygodnie odbędzie się to duży koncert. Bardzo mnie to cieszy, bo szybko się zorganizowano. Jednocześnie widać, że jest zapotrzebowanie na tego typu wydarzenia. Stąd serdecznie zapraszam i trzymam kciuki za to, żeby CWK znowu było znane z tego, że jest tu radośnie, szczęśliwie, wesoło i dzieje się dużo, dużo ważnych rzeczy. Zaczynamy, że tak powiem, z przytupem, dużym koncertem. Lemon, możemy odkryć już nazwę na L. Koncert 12 lutego. No na tyle duży, że nie pomieściłby się w sali kameralnej CPP. Wiadomo, mamy zimę, choć za oknem tego za bardzo nie czujemy, to jednak ta pogoda może zaskoczyć, więc na pewno nie może być też w otwartych obiektach, dlatego tutaj w CWK, w dużym obiekcie. To jest sala, w której można przecież siedzieć i na trybunach, bo można bawić się na parkiecie i skakać. To pewnie też od zainteresowania będzie zależało, jaka będzie formuła tego koncertu. Tak, no ten obiekt daje te możliwości poprzez swoją modułowość, poprzez to, że mamy określone wyposażenie, że możemy go dostosować do ilości sprzedanych biletów. Ciężko nam jest na tę chwilę prognozować, no ale chcielibyśmy na pewno, żeby obiekt się wypełnił w 100%. 3, 2, 1 start powiedziany. Na ten moment mogę zachęcić i zaproponować, aby na przykład swojej ukochanej osobie zorganizować fantastyczny prezent na walentynki, czyli nabyć bilet na e-bilety na koncert zespołu Lemon. Te bilety już są dostępne, więc można taki wypad, taki koncert walentynkowy już organizować. Natomiast rzeczywiście przed nami jako zarządcą budynku trudne zadanie. Ten budynek musimy, no może nie wskrzesić, ale przywrócić go na taką stałą mapę imprez w Opolu, włożyć go z powrotem do tego kalendarza. I oczywiście my działamy aktywnie, kontaktujemy się z naszymi kontrahentami, którzy z nami współpracowali, ogłaszamy się w biuletynach branżowych, wysyłamy maile, dzwonimy, zapraszamy. Ja teraz też, korzystając z okazji, chciałabym zachęcić do zainteresowania się naszym obiektem, jakim jest CWK. Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie internetowej. Ale muszę też powiedzieć, że kalendarz na 2023 rok nam się wypełnia. Na razie nie będę zdradzać szczegółów, dlatego że jeszcze nie mamy podpisanych dokumentów, umów, ale szykuje nam się, myślę, niezła i dość duża impreza motoryzacyjna, a także chociażby spora impreza z branży budowlanej. O szczegółach na pewno jeszcze będziemy Państwa informować, no ale muszę powiedzieć, że również mniejsze imprezy w tym obiekcie przygotowujemy, co nie oznacza, że nie mamy jeszcze wolnych miejsc w kalendarzu. Zapraszamy do kontaktu. Studniówki też powrócą? Mogą powrócić studniówki. Jeśli będzie takie zainteresowanie, my jesteśmy gotowi, aby organizować tutaj również studniówki. Kto wie, być może wesela, jeśli takie wesele duże ktoś sobie zamarzy. Mamy tutaj wyposażenie, które pozwoli zorganizować, uwierzcie mi Państwo, naprawdę niezłą imprezę. Poszło sprawnie, jeżeli chodzi o przywrócenie dawnej funkcji CWK. Widać, można się rozglądnąć. Zapraszam serdecznie. Przypomina to ten obiekt sprzed paru lat. Potrzeba jeszcze tylko ludzi, wydarzeń i imprez. Udało się to zrobić bardzo szybko. Gratuluję zakładowi komunalnemu, który szybko zorganizował tu pierwszą imprezę. Wiele wydarzeń można w tym miejscu tworzyć. Jest elegancko, jest biznesowo, jest profesjonalnie, a przede wszystkim jest bardzo adekwatnie do potrzeb. Można w różny sposób aranżować tą przestrzeń. Także CWK wraca do miasta, wraca do pełni życia i to najważniejsze.